Dobry, drogie ćwiarki, witam Was z plaży w Wiżajnach nad jeziorem Wiżajny. Za mną możecie podziwiać piękne chmury w różnych kształtach i kolorach, jasne, ciemne, różne. Podczas urlopu zazwyczaj mamy więcej czasu i na przykład możemy bardziej uprawiać swoje hobby. Moja torba na wyjazd dziwiarski, na wyjazd, moja dziwiarska torba na wyjazd wakacyjny w ten sposób jest zawsze pakowana jako pierwsza. Daje mi to pewne poczucie bezpieczeństwa, że będę miała z czego dziergać, że mam narzędzia do dziergania, bo wcale nie wiem, że nie będę musiała, że ja na pewno nie przerobię zawartości tej całej torby, ale świadomość tego, że to mam, to mi daje pewne poczucie, że jest ok i mogę się zająć odpoczywaniem. Czarna torba, kryjąca w sobie różne rzeczy, pakowna, ona jest pakowna, jest lekka, gdy jest pusta. Z logo Adi, żeby było wiadomo, że to moje, kryła w sobie różne rzeczy. Teraz te rzeczy już się zamieniły troszkę w dzianinki, jako że jestem w połowie odpoczynku. No i tak Wam pokażę. Rzecz najważniejsza, bo zawsze bierzemy ze sobą druty. Druty w różnych rozmiarach, bo nigdy nie wiadomo, który rozmiar będzie potrzebny, będzie najpotrzebniejszy. Ja teraz dziergam głównie drutami oliwnymi i nowelami. Nowele mam jako ten zapasik, gdyby coś się stało z drewienkiem, bo to nigdy nie wiadomo, czy gdzieś nie nadepnę na coś. Na urlopie jest trochę inaczej niż w domu. Także zestaw drutów. Tutaj mam kosmetyczkę z przydasiami. Przydasie każda z nas ma inne. Niektóre panie używają liczników, miarek, kalkulatorów dziwiarskich. Ja sobie żartuję z siebie, że ja jestem taka mało odporna na przydasie. Chociaż i tak kosmetyczka jest ciężka, bo jest i miarka, nożyczki, zapasowe druty metalowe, gdyby coś się stało z tymi drewnianymi. Nić do zszywania, jakaś tam taka mocniejsza, markerków pełno, igły do zszywania, a jak panie nie zszywają, to taka igła się może do prucia przydać, bo czasami no, trzeba spruć. Markerów wszelakich bardzo dużo, no i to jest moja kosmetyczka. Kosmetyczka się przydaje zawsze. Pierwsza z rzeczy, którą tutaj skończyłam, gdy przyjechałam, było to w formie plecków i dziergałam przód. To jest bluzeczka Ella połączona z lejsem. I w tej mojej torbie było 5 motków tej Elli. Wyciągam moteczki. I po skończeniu bluzeczki z 5 motków Elli zostało mi tyle z pół motka Elli i myślę, że jakieś 2/3 motka lejs Langa. Jedna z pań pytała na Facebooku, czy dołączenie moherkowej nitki do Elli spowoduje, że Ella staje się mniej przeźroczysta. Tak, to powoduje, że jest mniej przeźroczysta, że jest puszysta, że jest taka, mam wrażenie, bardziej lejąca, bo lejs zawiera w sobie jedwab i moherek i jest cieplejsza. To też jest pewna zaleta dzianin, które przydają się podczas urlopu w Polsce, bo pogoda jest raczej niestabilna i czasami jest 26-30 stopni, a czasami tych stopni jest 15-16. Moja bluzeczka z Elli, 5 motków, zostało tyle z obu rzeczy, 5 motków, o tu jakiś mrówka, 5 motków Elli, 3 motki lejsa, na drutach 3,75. I gdy chcemy na przykład, żeby sama włóczka Ella była mniej przeźroczysta, to można ją przerabiać nawet na drutach 3,5. A gdy chcemy, by te cienkie fragmenty nitki dały nam większą przeźroczystość, bo to też bywa zaleta, że nitka jest miejscami nie grubsza i cieńsza, to możemy dziergać i na piątce, gdy chcemy mieć bardzo przeźroczystą dzianinkę. Pierwsza z rzeczy ukończona tutaj, już sfotografowana, była w takiej pięknej wiosce Wodziłki, była sfotografowana. Zostało tyle w moim worku z moteczkami. To jest pierwsza z dziań, którą Wam pokazuję. W tejże mojej torbie włóczka Malu.
Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś podczas relacji na żywo pokazałam, ja to się śmieję, że to są wyrzuty sumienia, inaczej zwane ufokami. Niektóre z pań mówią na to jeszcze zahibernowane dzianiny. Pokazałam kiedyś takie plecy, pamiętacie, z motywem liści, z włóczki malu. Więc te plecy dorobiły się takich przodów. To się dorobiły, tutaj się dorobiły tego. O. To są przody. Śmiesznie wygląda dzianina, która nie ma rękawów, wiszą nitki, ale już ma guziki. Ale byłam bardzo ciekawa, jak się układa ta plisa. Plisa dziergana razem z przodami była, nie była dorabiana. Zazwyczaj dorabiam plisę do rozpinanych dzianin, ponieważ uważam, że lepiej się układają dorabiane plisy, bardziej trzymają przody. Hałasy w tle to tylko znak na to, że znajdujemy się w plenerze. Także moje przody są tutaj, jeden rękaw się suszy, a na drugi rękaw zostało mi tyle. No i tak zastanawiam się, czy mi wystarczy. Mam nadzieję, że tak. No najwyżej skończę, kiedy dojadę do domu i będę już miała dostęp do włóczek. No to jest włóczka Malu, druty numer 7, szybka dzianina, ale ja jednak uważam, że wolę dziergać cieńszych włóczek. Na cieńszych drutach jakoś tak lepiej mi to idzie. Chciałam mieć sweter z grubej włóczki, z alpaki, Malu. Miałam z tego czapkę, która jest bardzo ciepła. O, tutaj tak zostawię. To jest rzecz na rękaw. I cóż tam jeszcze w tej mojej torbie jest? W mojej torbie jest książka. Książka była klejona, się rozkleiła, ponieważ to jest bardzo stara książka z początków e-dziewiarki, kiedy mieliśmy w ofercie włóczki Gryniasko, której ta firma już nie istnieje, nad czym wiele osób bardzo boleje, ponieważ włóczki miało naprawdę cudnej jakości i przekrój różny, różnych składów. Ale no oczywiście są inne włóczki, życie idzie do przodu i z tej książki osoby, które chciałyby nauczyć się dziergać chustę, no ja tutaj wyciągnę jakieś robaki, wyciągnę włóczkę, którą przewidziałam na tę chustę. I to tak, przewidziałam na to trzy motki włóczki Balans. W kolorze czerwonym, bo nie mam jeszcze takiej czerwonej chusty. I to ta chusta, przepis na tę chustę będzie dostępny na naszej stronie. Tu, przetłumaczony z książki. Ja już sam początek zaczęłam inaczej. O, tutaj na przykład serduszka Addi, bardzo przydatna rzecz w podróży dziewiarskiej, bo nigdy nie wiadomo, to jest właśnie, niektóre z pań pytają, do czego to służy. No to służy do tego, żeby na przykład oczka tam nie spadły. Niech kamera pokaże tak, o właśnie. I to się ściąga, tak? I już możemy dziergać, prawda? Także to też jest przydatna rzecz w podróży dziewiarskiej, takie właśnie stopery Addi na druty. Są w dwóch rozmiarach, mniejsze i większe. Większe służą, na takiego maluby służyły. I ta chusta, to jest tak, że chusta dziergana od karku, o, z tego miejsca się zaczyna dzierganie chusty. To jest taki, powiedziałabym, ja to tak nazywam, taka klasyczna chusta, bo sposobów dziergania chust jest naprawdę mnóstwo, ale jak się na przykład zrozumie istotę dziergania takiej chusty od karku, to się poradzi sobie z każdą inną chustą. I właśnie ja chciałabym Wam podczas różnych naszych filmików, które nastąpią od teraz, pokazać, jak zrobić taką chustę. Do wydziergania chusty mój wybór włóczki nie jest przypadkowy. Chciałam, by była to włóczka, która będzie lejąca w dzianinie, a skład Balansa, ponieważ jest to włóczka Balans, jest właśnie, który to gwarantuje, bo tam jest oprócz merino modal. I włóczka jest wtedy całoroczna, bo i latem jest fajnie się otulić, i zimą da ciepełko dzięki merino. A poza tym nie dziergałam jeszcze żadnej dzianiny z włóczki Balans, więc dlatego mój wybór padł na tę włóczkę. No i cóż, ja w kolejnych odcinkach powiem dokładnie, jak to się zaczyna. Jak zaczęłam chustę, zaczęłam od 8 oczek, nie od 6, jak stanowi przepis, ponieważ wiem, że gdy krawędź chusty ma 3 oczka, a nie 2, to lepiej trzyma całość. To wiem na podstawie różnych chust, które kiedyś tam wydziergałam.
Kusty nie są moją najulubieńszą dzianiną w dzierganiu. Jakoś wolę dziergać sweterki. Każda z dziewiarek ma jakieś branżę dziewiarską, w której się specjalizuje. No ale uczyć się trzeba całe życie, więc ja kilka chust różnych tam popełniłam. W związku z tym to, co wiem, postaram się Wam przekazać. Chusta rozpoczęta od 8 oczek, druty numer 3,5 i przewiduję na to, nie wiem czy tak wejdzie, bo to wiecie, ja już zmieniam ten przepis w trakcie, że powinnam zużyć 3 motki włóczki balans. Być może będzie to 5,5. Nie wiem, się okaże. I to było w mojej torbie dziewiarskiej w postaci 3 motków. Gdy Ella się suszyła, ja narzuciłam oczka. Dziergać chustę jest bardzo przyjemnie na początku, bo widzimy, jak nam przybywa, ale później jak jeden rząd się przerabia przez 20 minut, na przykład gdy jest skomplikowany wzór, to już nie jest tak przyjemnie. I myślę, że ja dlatego nie lubię tak bardzo dziergać chust, choć jest to bardzo przydatna rzecz w kobiecej garderobie, posiadanie w różnych kolorach, do różnych torebek, marynarek, płaszczyków. Możemy mieć ten sam płaszczyk i używać różnych chust i za każdym razem wyglądamy inaczej. Dlatego warto umieć wydziergać sobie chustę. Kręgosłup, ja to nazywam kręgosłupem chusty, składa się z 2 oczek, a nie z jednego. To też jest fajne, to właśnie takie, to jest grubsze wtedy ta chusta. Wzór jest łatwo zapamiętywalny, uroczy. Uważam, że jest bardzo uroczy z tą dziurką na środeczku tego rombu. No nic, no właśnie to dziergam, to nad tym pracuję z tej książki, więc to było w mojej dziewiarskiej torbie. Odkładam rzecz. W dziewiarskiej torbie miałam też włóczki, ja ich tutaj pewnie nie użyję, ale mam przewinięty filigran, bo sobie tak pomyślałam w różnych dziewiarskich planach, że jakbym już skończyła ten sweter z malu, to cudownie by mi pasował taki szal. Szal w beżach i różu do tego. A ponieważ mam ten kolor przewinięty, nie wiem czy pamiętacie, był jakiś czas temu taka oferta na włóczki citrona minus 20% i półka z włóczką filigran została bardzo, co nas bardzo cieszyło, została bardzo opróżniona z wszystkich kolorów, a ten kolor został. I ja zawsze takie najmniej kochane kolory przytulam. Przytuliłam, przewinięty, więc będzie czekał. Nie zacznę tego tutaj, bo zostało mi tylko niecałe 5 dni mi tu zostało, ale kiedyś z tego coś wydziergam. I w tej mojej jeszcze, w tych moich zapasach włóczkowych, ja też wiem, że tego nie przerobię tutaj, ale kocham cekiny, a sweterki, które są piórkowe, które się trochę błyszczą, są według mnie najbardziej warte tego, by zabierać je w podróż, ponieważ są lekkie, zajmują mało miejsca i możemy, mając ich kilka na wyjeździe, co róż inaczej wyglądać. To jest na przykład ten sweter, który mam na sobie, jest wykonany z 2 motków. Włóczki Mohair Lux Color od Langa. Tej kolorowej, takiej, gdzie motki są 50-gramowe. Więc sweterek waży 100 gramów, jest bardzo ciepły. Na tę pogodę, która właśnie teraz jest, jest doskonały. Waży niewiele, zajmuje niewiele miejsca w bagażu, co jest naprawdę bezcenne, gdy nasze rzeczy, garderoba zajmują mało miejsca, bo zawsze możemy wtedy wziąć więcej włóczek. Tego tu nie przerobię, ale świadomość tego, że mogę dziergać to lub z filigrana, naprawdę daje mi duży komfort. No też mogę nie dziergać, mogę robić inne rzeczy, ale to, że to jest, to mnie uspokaja. Co ja jeszcze mam w moim bagażu? Druty, które już są skręcone i czekają na to, by stać się drugim rękawem. Drugim rękawem w moim kardiganie z włóczki malu. No, drogie dziewiarki, pokazałam Wam całą zawartość mojej torby, która była spakowana jako pierwsza. I na przykład wśród koleżanek dziewiarek zawsze pada takie pytanie, a co wzięłaś na urlop? No to ja długo nie wiedziałam, co wezmę na ten urlop.
I to się rodziło w trakcie, że będzie to włóczka Balans i wzór z tej książki. Że dokończę Ellę, która, jak pamiętacie, w ostatniej naszej spotkaniu sobotnim na żywo była, jak to się śmiałam, dużą próbką. Dzierganie tej bluzeczki zajęło mi 2 tygodnie, więc to wiedziałam, że to muszę skończyć, bo to już przestało być próbką, stało się dzianiną, która miała swój... Była spontanicznie narzuconymi oczkami, ale stała się klasycznym sweterkiem dzierganym w częściach. To było dziergane w częściach, z kształtowaną główką. Główka w rękawie była kształtowana. Tak jak ja lubię, dekolcik obrobiony francuzikiem, czyli oczka prawe. I na prawej, i na lewej stronie. Rękawek, powiedziałabym, nie jest to 3/4, 7/8 raczej, ponieważ sięga mi gdzieś dotąd. No więc Ella się stała dzianinką. Malu, jako mój ufok z szafy, też mam nadzieję stanie się dzianiną, że wystarczy mi tej włóczki na rękawy. I każda z nas, pakując się na ten swój urlop, na ten czas wyczekiwany, kiedy wszystko można, a nic nie trzeba. Niech przede wszystkim zapakuje ze sobą dobry nastrój i humor. Pokazałam Wam wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. I w Waszych podróżach życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I do następnego spotkania, które już będzie w sobotę, kiedy wrócę do domu. 20 czerwca będzie nasze spotkanie na żywo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piękny widok za mną. Pogoda robi się bardziej słoneczna i coraz cieplej. Mam nadzieję jeszcze wykończyć moje dzianinki, zacząć może coś nowego. Dziękuję Wam.